Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Dzień dobry, ja właśnie wychodzę na moje ekstra klasy. Dzisiaj mam matematykę, historię, irlandzki i geografię. Jestem chyba w szkole do 5, ale mam okienko, które jest godzinę i 30 minut, więc zobaczymy się w szkole. Dlatego, że ja jestem przepiękną dziewczyną i oczywiście nie muszę nic nieść. Mój chłopak niesie dla mnie Mój chłopak niesie dla mnie plecak, bo on jest strasznie ciężki, akurat się spotkaliśmy, więc idziemy do szkoły. Jestem z koleżankami, nie wiem gdzie idziemy. Jedna nie chce kurde chodzić, bo jest lazy. Druga chce gdzieś iść, ja chcę iść do parku. No i wszystkie idziemy. Are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just hey, Kaka, how do you to you or something? No, that's kocham cię. Cześć. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Jesteśmy teraz w historii, nie wiem czy mnie słyszycie, bo tutaj jest strasznie głośno. Jakby chłopacy po prostu przestali gadać, zamknęli się na kutkę, to by było fajnie. Ale jesteśmy teraz w historii, tutaj są moje wszystkie książki, zeszyty. No i zaczynamy lekcję. To a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I could feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. Jesteśmy w irlandzkim i ja dosłownie nie wiem o co chodzi. Ja nie wiem co się dzieje. Ja nie wiem czemu ja jestem wyższym irlandzkim. Ja nie powinnam tutaj być. Chciałam zejść na niższy, ale mi nie pozwolił i zostałam w tym gównie. Nie wiem co mam robić. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back. Idziemy teraz wszystkie do McDonalda. Mamy godzinę przed naszą następną klasą. Ja chyba sobie zamówię jakiegoś shake'a albo coś takiego, bo jestem mega głodna, więc jeszcze sobie pewnie chicken nuggets zamówię. Nie wiem co dziewczyny zamawiają, ale ja mam tylko 10 euro. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.
too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out. Oh no! Oh nie! Nie! O nie! O nie! Go with the foot. O nie! How do I say? Wróciłam do domu już dawno temu, jest 22:15. Ja się właśnie przygotowuję do spania. Poczytam jeszcze książkę i idę w kimono, bo jutro mam klasę o 9 do 10. I później chyba mam jeszcze jedną klasę, czyli irlandzki, ale nie jestem pewna, czy pójdę, bo w ostatnią klasę akurat chłopak do mnie dzwoni. Kurde, nagrywam, brawo. 8 minut później wróciłam. Jak mówiłam, nie wiem, czy pójdę, bo jak mieliśmy ostatnią klasę z irlandzkiego, to normalnie nic z nami nie robił, więc nie wiem, nie, chyba nie będę marnowała czasu i nie pójdę. A tak w ogóle, to ostatnio zdałam sobie sprawę, że większość z was nie wie, co to jest junior cert. I nie wiem, czemu w ogóle byłam zaskoczona tym faktem, no bo wy przecież nie mieszkacie w Irlandii i wy w Polsce macie kompletnie inną edukację niż my mamy tutaj w Irlandii. Więc myślałam, że wam troszeczkę o niej opowiem. Zastanawiam się, jak to opowiedzieć w skrócie, bo ja to już normalnie od 30 minut próbuję to nagrać i mi to po prostu nie wychodzi. Cały czas normalnie kasuję materiały. Dobra, mamy szkołę podstawową. W szkole podstawowej spędzamy 8 lat, bo to jest jakby razem z przedszkolem, czyli mamy przedszkole mamy 2 lata i później mamy pierwszą klasę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą. I po szóstej klasie przechodzimy na szkołę średnią. My to nazywamy secondary school. I w secondary school mamy 6 lat. Pierwsze 3 lata to jest junior cycle i kolejne 3 lata po tych 3, czyli junior, jest senior, czyli juniory i seniory. Seniorita, seniorzy, seniory, nie wiem, jak to się po polsku mówi. Na koniec naszego cyklu juniorów mamy egzaminy zwane junior cert, które badają nas w ciągu ostatnich 3 lat. Egzaminują nas z wszystkich przedmiotów i najważniejsze to są angielski, matematyka i irlandzki, niestety. A także z tych 3 najważniejszych mamy niższy i wyższy poziom. Ja jestem wyższym irlandzkim i wyższym angielskim, ale niestety w matematyce jestem niższym. I oczywiście jak robimy nasz junior set, czyli te egzaminy po 3 latach junior, to na przykład jak robicie wyższy, czyli higher level, to różnica między lower a higher jest to, że my robimy Shakespeare. Oni nie robią Shakespeare'a. Taki biggest grade, który możemy dostać w junior cercie, to jest distinction, czyli 90+, czyli 90% ze 100, co nie? I ja mam nadzieję, że dostaję distinction z angielskiego, bo ja jestem jedna z, no nie chcę tak mówić, najmądrzejszych w mojej klasie, ale ja i 2 inne dziewczyny, pani z angielskiego nasza nam sama powiedziała, że myśli, że dostaniemy distinction i ma nadzieję, że chociaż jedna z nas nie dostaje. Ja też mam nadzieję, trzymam za nie kciuki. To nie jest jakaś competition, że o, jestem lepsza niż ja, po prostu chcę, żebyśmy wszystkie były szczęśliwe. 4. rok to jest taki rok, gdzie macie doświadczenie zawodowe i możecie na przykład zostawić szkołę na 4. rok i wrócić w 5. i przez ten cały 4. rok po prostu pracować i później wrócić do szkoły, pokazać im, że pracowaliśmy i wrócimy do 5. roku. Albo możemy zostać w szkole i też robić jakby doświadczenie zawodowe, ale dalej chodzić do szkoły i jakby zapewnić jakieś takie zabawne projekty w szkole dla młodszych roków, co nie? Bo wtedy w 4. roku jesteśmy już w senior cycle, więc jesteśmy jakby juniorami seniorów. W 4. roku również zamieniamy jakby przedmioty i co 6 tygodni mamy nowy plan zajęć. Chyba tak, 6 tygodni czy 8? Nie, chyba 6, bo właśnie z koleżanką o tym rozmawiałam ostatnio. Więc na przykład ja robię grafikę, home economics i hiszpański i jakby na 4. roku to będę mogła wypróbować na przykład biznes, woodwork, czyli jakby po polsku praca z drewnem. Tam budują jakieś rzeczy i francuski.
Więc czwarty rok jest taki fun rok, nie mogę się doczekać. Dosłownie po wakacjach będę już w czwartym roku i pewnie będę bardzo dużo nagrywać, bo to jest taki mega fajny rok. I później piąty rok, no to to jest no, niepodobny do drugiego roku, ale takie trochę jest, bo wtedy jesteście znowu serious. Bo pierwszy rok to jest bardziej takie, zapoznawamy się w szkole, w szkole średniej, a później drugi rok się zaczyna czenie, junior, to, tamto. I tak jest troszeczkę też w piątym roku, ale oczywiście już będziemy wiedzieć, o co chodzi, bo będziemy starsi. A w szóstym roku jest jakby taka matura, living cert, my to nazywamy living cert. I to nas egzaminuje na wszystkich przedmiotach, które mieliśmy w piątym roku i w szóstym. W czwartym roku nie mamy niższych ani wyższych poziomów. Po junior cercie, jak dostaniemy egzaminy, dostajemy je w czwartym roku jakoś w październiku i to decyduje, czy możemy na przykład robić wyższy angielski w piątym roku, bo jak na przykład dostaliście 50%, no to nie możecie robić wyższego angielskiego. I oczywiście Living Cert nam pomoże dostać się do jakichś studii, koledżu, uniwersytetu, do którego chcemy iść z punktami. Ile dostaliśmy punktów, procentów, u nas mamy procenty. Mam nadzieję, że to wszystko miało sens, bo normalnie 22:54, ja to już nagrywam z 40 minut. Nie wiem, jak to wam w skrócie powiedzieć, jak mam to w ogóle ogarnąć, ten temat szkoły i wszystkiego, więc mam nadzieję, że to wam troszeczkę pomogło zrozumieć, jak szkoła tutaj działa. Ja jestem w junior cycle, za niedługo będę w senior cycle, niestety robię się stara, ale 6 lat i jestem free. Więc mam nadzieję, że to wam pomogło. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to myślę, że za niedługo zrobię sobie Q&A na Instagramie i może wtedy to lepiej opowiem wam. Pa, buziaczki. Trzymajcie kciuki, że zrobię dobrze na moim juniorze.